No pytanie, czy te ręce można dalej kłaść, jak się człowiek skaleczy, ubije? I czy pan wozi rybę, symbol ryby z tyłu na samochodzie, znak chrześcijaństwa, a mimo to pan mówił, modlitwa ranna i wieczorna, owszem, ale gdy człowiek siada, Panu Bogu się dziękuję za noc i prosi o dzień, i siada się do śniadania, czy się wychodzi na dwór, na pole, to cokolwiek święty Paweł powiedział, cokolwiek czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek czynicie, w imię Boże to czyńcie. I ja mimo, że dziękuję Bogu za szczęśliwą noc i dzień, to jeszcze wychodząc na dwór, czy w podróż, to jeszcze Panie Boże błogosław i tego. No więc ja do tego, kiedy przestałem chodzić, okazało się, że mam żyły wodne w domu, mam żywioł. No kazał kasztany kłaść do tapczana, ewentualnie wiązeczki z wierzby w tapczan, żeby te żyły, albo paprocie, żeby to rozpromieniowywało. Co pan na to wszystko poradzi? Strasznie rozbudowane to pytanie. Może zacznę od rybki? Tak, mam rybkę na samochodzie. Jest to w pewien sposób wyznanie mojej przynależności do chrześcijaństwa. Także nie wstydzę się tego, że należę, że jestem chrześcijaninem i mam rybkę. Co do tych wszystkich, nie wiem, czy wszystko spamiętałem, bo to jest strasznie dużo. Ja spróbuję pomóc. Kładzenie rąk na miejsca, w które się uderzyło. Oczywiście, Pan Jezus też kładł ręce. Też kładł ręce. Jest to symbol przekazywania swojej miłości, modlitwy. Jeżeli, wiadomo, dziecko się uderzy, to też je przytulimy. To nie chodzi, żebyśmy nie popadali w jakieś skrajności, w jakieś, że już teraz nie mogę dziecka dotknąć, czy się rozmasować czoło, jak się uderzę. Nie. W tym wszystkim trzeba zachować zdrowy rozsądek i wiadomo, że jeżeli coś mnie boli, to się za to automatycznie złapie. No to jest normalny odruch człowieka. Chodzi o to, że diabeł naśladuje bardzo działanie Pana Boga. Jeżeli Pan Jezus nakładał dłonie w symbolu uzdrawiania ludzi, diabeł to bardzo naśladuje. Też chce pokazać, jaki on jest wspaniały i dlatego bioenergoterapeuci nakładają ręce. Natomiast na pewnym stopniu zaawansowania bioenergoterapii w ogóle nie jest potrzebne nakładanie rąk. Tak jak powiedziałem, można to robić na odległość, osoba może być na drugim kontynencie i to też będzie działało. Więc tu jakby nakładanie rąk jakby nie jest w ogóle potrzebne bioenergoterapeucie. Jest to zewnętrzny symbol jego działania. Tak jak zewnętrznym symbolem działania bioenergoterapeuty będą właśnie zapalone świece, będą jakieś położone piramidki, będą zapalone kadzidełka. Chodzi o zbudowanie pewnej atmosfery, żebyśmy łatwiej w to wszystko wierzyli, żeby bardziej przyswajać sobie to, co bioenergoterapeuta robi, żeby wzbudzić wokół siebie pewną otoczkę tajemniczości, czegoś niezwykłego. Bo jeżeli coś jest niezwykłe, dziwne, trudne, to jest takie może ciekawsze dla nas. Bo jakby on sobie usiadł na krześle w kącie i tylko poprzez pewne znaki uzdrowił pana na przykład, czy kogoś z rodziny, no to jaki to byłby efekt? Za co pan płaci w tym momencie, nie? Nie wiadomo, za co pan płaci. A tak jak pan ma całą otoczkę, jest taki spektakl, jakby, no to wiadomo, za co się płaci. Co do żył wodnych. Rozmawiałem z geologami, rozmawiałem z fizykami. Żaden fizyk, żaden geolog nie potwierdza istnienia żył wodnych. Jest to tylko dziedzina bioenergoterapeutów, którzy uważają, że żyły wodne są. Oczywiście popierają się tym, że kot siądzie w tym miejscu, a pies w innym miejscu, że to miejsce jest zdrowsze, tamto jest mniej zdrowe. Tak to tłumaczą. Natomiast oczywiście można znaleźć żyłę wodną, znaczy żyłę wodę, załóżmy, poprzez posługiwanie się różdżką, wahadełkiem, ale posługując się wahadełkiem czy różdżką, zawsze mamy do czynienia z jakimiś nieznanymi siłami. Jeżeli te siły są na tyle inteligentne, że pokażą, że potrafią wskazać te żyły, przepraszam, żyły w tą wodę, to znaczy, że ktoś tym kieruje. A niestety zły duch ma dużo większe możliwości poznania niż my mamy. I on wie, gdzie jest woda, wie. Ja na przykład robiąc różne eksperymenty, doświadczenia, przykrywałem sobie kartką pewne znaki, symbole. I wahadełko bardzo dokładnie mi pokazywało, gdzie jest kwadrat, gdzie jest koło, gdzie są jakieś inne znaki, gdzie można było ukryty przedmiot znaleźć dzięki posługiwaniu się zwykłym wahadełkiem. Można było to znaleźć. I tak w ten sam sposób możemy znaleźć wodę.
Natomiast żyły wodne żaden fizyk, żaden geolog nie potwierdził. Jeżeli kiedyś to potwierdzą, to dobrze, ale do tej pory na razie nie jest to przez naukę w żaden sposób potwierdzone. Chciałam się zapytać, czy słyszał Pan coś o aparacie Mora i czy skutkiem korzystania z bioenergoterapeuty może być bezsenność? Nie słyszałem o aparacie Mora, natomiast na pewno może być bezsenność po korzystaniu z usług bioenergoterapeuty. Może być, oczywiście. Czasami znałem przypadki, kiedy osoby były jakby tak naenergetyzowane, tak nabuzowane energią, że przez kilka dni po prostu aż ich roznosiło. Nie byli w stanie spać, nie byli w stanie skoncentrować się na niczym, tylko po prostu ich dosłownie roznosiło. Takie efekty czasami są. Czy biofeedback, nauka koncentracji stosowana w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, czy to jest coś złego? Jeszcze padła jakaś nazwa na S, też nauka koncentracji, coś nie zrozumiałam. Metoda Silwy, tak? Tak. Są to wszystko metody manipulacji umysłem i zawsze trzeba być ostrożny w tym wszystkim. Dopóki nauka nam nie potwierdzi tego, to bądźcie Państwo ostrożni, bo ja ze swojego doświadczenia żadnemu swojemu dziecku nie pozwoliłbym na to. Tak jak mówię, jeżeli coś ma choćby pozór zła, to unikajmy tego, bo możemy się w coś wpakować. A to, że używają tego psychologowie, lekarze, to wcale nie znaczy, że to jest dobre, bo znam lekarzy, którzy stosują różne dziwne rzeczy i na przykład homeopatię też stosują lekarze. Nawet homeopatia była kiedyś jako program uzupełniający na studiach medycznych, więc lekarze też to stosują, a jest to bardzo złe. Ja chciałem się spytać, energetyzowanie się przez rośliny czy drzewa? Tak, też taka forma energetyzacji istnieje i jest to też w pewnym stopniu jakieś oddawanie kultu ziemi, kultu roślinom, zwierzętom. Generalnie nie ma czegoś takiego udowodnionego również naukowo jako przyjmowanie energii od roślin, bo cóż nam roślina może dać? Jaką energię? Jak nauka zbada jakąś energię? No, jest jakieś promieniowanie dookoła elektromagnetyczne, dookoła roślin. Jest, no bo coś takiego w efekcie fotografii Kilianowskiej zaobserwowano, że jest otoczka energii wokół roślin, wokół każdego organizmu żywego. Natomiast nie ma udowodnionej naukowo żadnego opracowania naukowego, które by udowodniało to, że roślina potrafi nam przekazać jakąś energię. Także też nie byłbym też za tym. Oczywiście na pewno przebywanie w otoczeniu roślin na pewno na nas dobrze działa, bo wiadomo, że to są różne oddziaływania biologiczne, ale jako energia, z którą my możemy tam czerpać, to raczej jest to bajka. Ostatnie pytanie, siostra. Proszę bardzo. Jak się ma sprawa badania leczenia metodą akupresury? Akupresura to jest bardzo podobna metoda do akupunktury, tylko że tutaj jest po prostu poprzez nacisk odpowiednich punktów. To też jest bardzo podejrzane, bo pewne systemy różnych właśnie filozofii wschodnich podają te same punkty na różne choroby. Także jakby się dobrze poszukało, to na przykład napięcie można znaleźć punkt wątroby, a w tym samym punkcie serca i to po prostu jest. No wybierajcie sobie teraz, co was uleczy, czy ten punkt, czy tamten punkt. W zależności od systemu, który teraz przyjmiemy, to może być to bardzo różnie. Także jeżeli byście sobie Państwo poszukali, to bardzo różne mapy, jakby mapy graficzne tych punktów są w zależności od tego, z jakiego systemu sobie to przyjmiemy. Że tu też nie wnikałbym w to.